Dobry, witamy Was serdecznie na podcaście, który dotyczy troszczenia się. Troszczenie się to jest temat miesiąca w grupie TROP. Ja się nazywam Dorota Jakubowska, jestem superwizorem, trenerem i coachem w grupie TROP, a dzisiaj będę rozmawiać z Beatą Szydłowską-Marcinek. Powiedz coś o sobie. Dzień dobry, witajcie. Ja jestem z zawodu event marketingowcem. W TROP-ie zajmuję się projektami biznesowymi, mam kontakt z klientami biznesowymi, którzy albo zgłaszają się do TROP-u, albo TROP wyłuskuje ich z rynku, żeby zaproponować swoje projekty i produkty i usługi rozwojowe. Oprócz tego jestem coachem. Dużo czasu spędzam w Fundacji Senior w Koronie, w której jestem koordynatorem i wspieram osoby starsze w Warszawie. No właśnie. Chciałabym, żebyśmy porozmawiali właśnie o trosce, nie tylko w kontekście Twojej współpracy z Fundacją Senior w Koronie, ale też w kontekście Twojej po prostu życiowego doświadczenia i życiowej mądrości. Chciałabym Cię zapytać o to, czy troszczenie się o innych przynosi jakieś korzyści? Przynosi gigantyczne korzyści. Tak sobie myślę, że ja czasem w troszczeniu się o różne osoby jestem egoistyczna, bo mam czasem takie wrażenie, że więcej dostaję i więcej mi to daje niż ja mogę dać. Przynosi ogromne korzyści i te korzyści są bardzo różne. Pierwsza korzyść jest taka, że daje poczucie sensu, bo mam wrażenie, zwłaszcza teraz, kiedy tyle rzeczy się dzieje wokół nas, takich trudnych, niedobrych, przynoszących smutek i takie poczucie bezsilności, że jak się troszczę, to właśnie odnajduję poczucie sensu i zaczynam ponownie wierzyć w to, że ja mam moc, że mogę coś zrobić, że mogę pomóc, że mogę sprawić, że ktoś po prostu poczuje się fajniej, lepiej w dużej albo w małej sprawie. Druga rzecz, którą przynosi, to jest właśnie ten kawałek egoistyczny, daje takie podstawy do pomyślenia o sobie dobrze, że jestem, wiecie, taka dobra, fajna, czasem myślę sobie, że nawet nie zasługuję na wdzięczność, którą dostaję od kogoś, o kogo się zatroszczyłam, bo w sumie to ja nie jestem taka strasznie fajna, ale to jest gigantyczna korzyść. Kolejna jest taka, że troszczenie się pozwala poznawać ludzi, zbliża, otwiera, jakoś tak oswaja, pozwala budować relacje, a potem w tej relacji okazuje się, że po drugiej stronie mamy człowieka, który wcale nie jest tylko bezradną, potrzebującą wsparcia i pomocy osobą, tylko stoi za nim jakaś tak niesamowita historia jego życia, jego pracy, jego relacji, że nagle chciałoby się usiąść i zacząć notować to, co on opowiada, bo mogłaby z tego powstać książka. Więc żeby nie mówić za długo, troszczenie się to są ogromne korzyści, przychody, zyski dla osoby, która to robi. Tak się cudnie tego słucham, dlatego że wiele osób myśli o tym, że to jest pewien akt wielkoduszności, a ty mówisz o czymś, co jest prostą ludzką wymianą. I myślę, że to jest bardzo naturalne. Bardzo naturalnym dla nas jest tworzenie jakichś wspólnot opartych na pewnej wymianie psychologicznej, pewnych darów też. Przecież dar jest takim w antropologii podstawowym rytuałem, wymiana darów. Ale kiedy ciebie słucham, to myślę też o tym, że wiele osób się boi. Wiele osób boi się wejścia w kontakt z kimś, o kim myśli, że będzie od niego bardzo dużo chciał, że to będzie bardzo wymagający kontakt. I mam tu na myśli wcale nie tylko fundację, mam na myśli też własne rodziny, własnych przyjaciół. Mam na myśli osoby, które wchodzą w jakąś dużą zmianę, która wiąże się też dla nich ze stratą i nagle czują, że zostają sami. Czyli to troszczenie się musi też mieć jakąś trudny aspekt, jakąś ciemną stronę, zdaniem wielu osób. I chciałam zapytać, czy w Twoim doświadczeniu troska niesie też ze sobą jakieś ryzyko? Troszczenie się niesie ze sobą jakieś ryzyko? Przychodzą mi do głowy dwie rzeczy. Jedna to nadmierne
poczucie zobowiązania. I to jest to ryzyko, które wychodzi ze mnie. To znaczy, kiedy troszczę się o kogoś, wchodzę, mówię teraz bardzo mocno o sobie, wchodzę w taki rytm swojego wewnętrznego zobowiązania, które jakby przykleja się do mnie. W zasadzie z czasem, mam takie doświadczenia, staje się coraz większe. To jest trochę tak, że robię coś, a potem widzę i czuję, że mogę więcej, no to robię więcej, a potem jeszcze trochę więcej. I w pewnym momencie, kiedy z jakiegoś powodu nie mogę, nie mam siły, mam, nie wiem, mnóstwo pracy, kiedy nie dowiozę tego zatroszczenia się, kiedy, nie wiem, coś zaniedbam, w moim poczuciu zaniedbam, to przychodzi poczucie winy i takiego stresu. Zawiodłam. Mimo, że ja wiem, że ja nie zawiodłam, bo cały czas to robię, a w naturalny sposób musiałam, nie wiem, się zatrzymać, zrobić przerwę, zadbać o siebie, ale przychodzi takie poczucie właśnie, no winy, to chyba jest najlepsze słowo, że zawodzę. I to jest pierwsze ryzyko, bo ono jest taką pułapką, wtedy zaczynam działać w stresie i to nie jest dobre ani dla mnie, ani dla kogoś, o kogo się troszczę. A drugie ryzyko jest takie, że czasem mam do czynienia z sytuacjami, na które nie mam wpływu i pomimo ogromnej chęci zatroszczenia się, po prostu nie mogę nic zrobić, albo to, co robię, po prostu nie wystarcza, nie powoduje zmiany i wtedy pojawia się smutek. Ten smutek jakby wychodzi ze mnie, ale mam wrażenie, że ta zewnętrzna sytuacja, w której ja po prostu nie mogę, nie daję rady, nie mam wpływu, nie mam sprawczości, żeby ta moja troska jakoś coś zmieniła, ta sytuacja jakby z zewnątrz właśnie przynosi ten smutek. Cytując Jacka Jakubowskiego, wiem, że jest takie pojęcie empatyczny smutek. Poznałam je całkiem niedawno, nie wiedziałam, że coś takiego jest, że tak się to nazywa i tak sobie myślę, że ostatnio bardzo często dotyka mnie taki empatyczny smutek, bo mam do czynienia z, nie wiem, ludźmi, sytuacjami, w których no, moja troska nic nie zmienia i wtedy jest mi po prostu cholernie ciężko z tym. Staram się nie osadzać w tym empatycznym smutku, bo on mnie obezwładnia. I powoduje, że tracę power, tracę rozpęd do tego, żeby robić to, co robię. Dlatego moim słowem kluczem też w troszczeniu się jest wytrwałość. To, żeby nie ulegać właśnie takim smutkom, tylko po prostu robić swoje. W kawałku, nieważne jak bardzo dużym czy małym, ale żeby wytrwale robić po prostu swoje. Bo też mam takie przekonanie, że troszczenie się nie może być akcją. Ono nie może być z okazji, nie wiem, świąt albo miesiąca wsparcia dla kogoś tam. Troszczenie się powinno być jakąś taką permanentną cechą codzienności. Elementem codzienności. Elementem codzienności, tak. Ja mam teraz takie poczucie zadowolenia czasami, jak sobie myślę o tym, że dzięki różnym ludziom, których spotkałam na swojej drodze, przestałam się miotać i rzucać trochę jak taka, wiecie, ryba bez wody, szukając pomysłu, co robić w życiu, żeby mieć poczucie tego, że mogę, umiem i robię to w dobry sposób, że się troszczę. I spotkałam takich ludzi, którzy mi pokazali, jak to robić i teraz to robię i jest mi z tym bardzo, bardzo fajnie, bardzo dobrze. Ja tak myślę, że to, co mówisz, bardzo się zgadza z wynikami badań, albowiem okazało się, że ludzie, u których troska jest pewnym natroszczeniem się właściwie, jest naturalnym elementem życia, są zdrowsi, żyją dłużej i są bardziej sprawni. Myślę, że to może być jakoś związane z tym mechanizmem, o którym mówisz i który jest związany z poczuciem sprawczości i doświadczania też swojej siły, swojej mocy, swojego znaczenia. Ale również myślę, że chodzi o to, że ludzie, którzy dostają od nas jakiś rodzaj uwagi albo po prostu techniczną opiekę, to mogą być bliscy ludzie albo też ludzie, do których trafiamy za pośrednictwem na przykład działań pomocowych, że ci ludzie też nam coś dają, że to jest wymiana. To nie jest tak, że ty sama się karmisz sobą, ale też jest tak, że bardzo dużo dostajesz, ponieważ oni też mają potrzebę dawania i to też im daje sprawczość, to też im daje moc. Więc myślę, że tworzenie sytuacji, w których możemy w partnerski sposób, niezależnie od sytuacji życiowej, nawzajem w pewnym sensie się uszczęśliwiać, a w każdym razie wzmacniać, jest pewną sztuką.
I wydawałoby się w tej sytuacji, że rzecz jest prosta i każdy z nas może po prostu wejść w tą wodę i może po prostu dzielić się sobą i też czerpać z tego radość, energię, poczucie sensu i siłę. A jednak wydaje mi się w świetle tego, co mówisz i tych barier, że to jest pewna sztuka. Że dla wielu osób to nie jest taki naturalny stan, ponieważ mogą bać się bardziej niż ty odrzucenia, z własnej nieporadności w tej materii. Mogą bać się poczuć winy, o których mówisz, albo wstydu, że są właśnie niewystarczająco gotowi na coś. Mogą też mieć kłopot, i o tym mówisz wyraźnie, ze stawianiem granic. Czyli jasnym określeniem, okej, wiem co czujesz, wiem co przeżywasz, a przynajmniej mi się wydaje, że wiem, ale to nie są do końca moje uczucia. Ty nie jesteś mną. Jednym z podstawowych niebezpieczeństw w troszczeniu się o innych jest takie zatracenie granic między sobą a tą osobą, o którą się troszczymy. I ten empatyczny smutek można jakoś przekształcić w dojrzały empatyczny smutek. I on wtedy dużo łatwiej przechodzi w energię do działania albo w energię do słuchania, albo chociażby w to, żeby można było opisać tą sytuację. Albo tak jak my tutaj teraz, na przykład nagrać podcast. Myślę, że to jest tak potężne wyzwanie w dzisiejszych czasach, w czasach COVID-u, w czasach też napięć społecznych. To budowanie gotowości do troszczenia się o innych, że właściwie powinno się z tego zrobić pewne wyzwanie życiowe. Według mnie szkoły powinny się skupić na uczeniu się, jak skutecznie troszczyć się o innych, i przyniosłoby to największą korzyść ze wszystkich rodzajów edukacji, jaką można by pobrać. Myślę, że to też jest wielkie wyzwanie dla rodziców. Są takie formy pracy, które znasz i które sprzyjają rozwojowi takich umiejętności. To jest na przykład trening interpersonalny. U nas w TROP-ie jest taki moduł, który nazywamy GATE. To jest taki dłuższy kurs, który dokładnie tego uczy. Uczy tego, w jaki sposób bez szwanku dla siebie, a z wielką korzyścią, o której mówisz, wchodzić w relacje związane z troszczeniem się o innych. No ja uważam, że to są tak trudne czasy, że dla wielu osób to jest po prostu droga do złapania równowagi. Droga do złapania poczucia sensu. I bardzo byłabym szczęśliwa, gdyby z różnych form wsparcia właśnie w procesie uczenia się, jak efektywnie wymieniać dobro z innymi, żeby dużo ludzi z tego korzystało. Ja myślę, jeśli mogę ci wejść w słowo, że w TROP-ie w ogóle jest dużo więcej narzędzi, które pozwalają się troszczyć, że tak powiem, w uproszczeniu, bo tak sobie myślę, że to, czego ja na przykład doświadczam, jeśli chodzi o brak troski ze strony innych, to jest taki obszar niedobrej komunikacji. I myślę sobie, że to, co mówisz o dzieciach i o szkole, to mógłby być taki proces zaczynający się właśnie od uświadomienia, jak się komunikować na takim podstawowym, międzyludzkim poziomie, w taki sposób, żeby troszczyć się o to, w jakim stanie, z czym zostawiamy na przykład drugiego człowieka po tym, jak do niego mówiliśmy. Bo użycie właściwych słów we właściwy sposób, tak jak dobra komunikacja, tak? Dobra komunikacja to jest dla mnie właściwy komunikat we właściwym miejscu, we właściwym czasie, dopasowany do odbiorcy. I to nie ma znaczenia, czy mówię do klienta, czy do dziecka. Tak? Te elementy powinny być zachowane. Mam wrażenie, że taki brak troski o drugiego człowieka zaczyna się na poziomie słów, które jakie i jak wypowiadamy do innego człowieka. A TROP no, na komunikacji stoi, na dobrej komunikacji, empatycznej, otwartej. Więc dobrze, że o tym wspomniałaś, bo ja też mogę powiedzieć, że właściwie skończywszy szkołę, TROP, będąc w orbicie TROP-u, w tej takiej sieci ludzi, którzy mają wartości, na których też TROP jest zbudowany, bardzo dużo korzystam i bardzo uświadamiam sobie to, jak w zakresie, w tym obszarze komunikacji troszczenie się jest ważne. A więc troszczmy się o siebie, ale troszczmy się fachowo.
Dbajmy o siebie, żeby móc w dobry sposób obdarzyć innych uwagą, słuchaniem, żeby być adekwatnym w komunikacji i żeby troszcząc się o innych móc z tego czerpać pełnymi garściami, również dostając za to adekwatną wdzięczność. O trosce rozmawiała Dorota Szczepan-Jakubowska i Beata Szydłowska-Marcinek. Dziękuję. Dziękuję Ci bardzo. Dziękujemy.